O, i przeglądają cele. Nie idzie. Tam widać, są już takie bydlaki. Mam nadzieję tylko, że one mają obrączki, bo wiem, że po tej parze mają grube nogi. Jak to jest bez obrączki, to będzie problem. Przygotowuję karmę dla młodych. Młódki dostaną Aqua Amino na karmę i do Aqua Amino zostanie Proimmuno do wysuszenia. Wymieszamy. Aqua Amino, ładnie to pachnie. Nasypam Proimmuno. No i rozmieszamy poza ten proszek. Tutaj jest zeszycik. Idę karmić młode. No a tu jeszcze akurat rozmawiałem przed chwilą z młodym hodowcą. Muszę poobrączkować, a idę jeszcze poobrączkować w rozpłodzie. Mu się przypomniało, że tam takie przerośnięte mam, którym zapomniałem nałożyć obrączki. Także nalewamy tu wodę. I ona po wszystkich gołębiach rozpłodowych i lotowych, starych, taka sama woda zostanie rozniesiona. Po gołębiom rozpłodowym widzę, że brakło wody. Ja z zewnątrz je poję. Wygodniej dużo. A widzę, że już brakło. Idą pić. W jednym przedziale i tu drugim. Wodę podaję z zakwaszaczem. No i dostają też Aqua Amino, żeby były witaminki. Nalewam z zewnątrz. No i trochę mają te młode, to dużo piją. Widzę, że im brakło i muszę im teraz jeszcze dolać. Się ustawiają w kolejkę. Tak wygląda woda. Witaminka, aqua vit i biotin. Taką wodę sobie przygotowuję i nalewam sobie do konewki i gołębiom rozpłodowym podaję pojnika. Tutaj także gołąbki pokazują, że wody brakło, bo wyszły popatrzeć, żebym im dał. Więc tak samo pojenie następuje z zewnątrz. O, widać, piją. Też się ustawiają. No i trzeci przedziałek. O, już nawet młody przyszedł. A jaki piękny młodzieniaszek. W ten sposób sobie ułatwiam pracę. Tam mam jeszcze młode do obrączkowania, więc idę do środka młode poobrączkować. Bardzo ważną rzeczą dla gołębi są minerały. Dlatego ja tutaj zakupiłem, to pomieszam razem. Rodimin, Witpur Mineral i Mineralia. Bo one tak jakby z tych gotowych mieszanek
widzę mocno mineralia wydziubują i kamyki zostawiają, więc im po prostu same mineralia tutaj zaraz namieszam. Trochę się kurzy. Jest za mineralia, mieszanka mineralia, minewita. Do tego rodimin cały i wispun mineral. Jak się chce fajne młode uchować, to one potrzebują. Wymieszam to wszystko razem. Delikatnie. To dostaną gołąbki wszystkie rozpłodowe, lotowe, wszystkie, które teraz podują młode. Pięknie to rozmieszamy. No i to dostaną gołębie. Szaleństwo, jak one tego potrzebują. Nasypałem im tu. Oczywiście miseczkę już przewróciły, rozsypały, więc na podejście sobie będą jadły. Ale normalnie się rzuciły, a dostają cały czas taką kupną mineralia. Ale że są zamknięte, mają młode, to no, widać, bardzo potrzebują mineraliów. No także już czekają młodziaki. Też im damy kubeczek mineraliów, nalejemy wodę. O i gotowe, mogą iść pić. Przechodzimy dalej do rozpłodu i tu także dostaną mineralia. Już trochę późno, ale jak mówię, chłopak do mnie jeden dzwonił i przypomniało mi się, że mam niepoobrączkowane młodziaki. Tu akurat te są zaobrączkowane, ale są takie dwa ładniutkie. Tu nasypamy i ten przygotowane też tutaj dostaną do karmniczka. Niech mają. A tu mam do obrączkowania młode. Tu dwa młodziaki z linii Dakara. O, jeden już zaobrączkowany. Teraz drugi jeszcze jest goły. Zaraz mu założymy obrączkę. O, już jest. Trochę duże, ale to jeszcze się dało. Tu jest młody palarski razy Dakar. A tego mam zaobrączkowanego na szczęście. To jest ten, którego drugiego z gniazda tam podarowałem młodemu hodowcy i fajnie dzięki temu ten się chowa, rodzice się nie męczą. Tu jest imbredzik na szaleńca, samiczka. Pytanie, czy ona jest zaobrączkowana. No nie jest zaobrączkowana, a już taki wielka. Jak wspominałem, mam do obrączkowania kilka młodych. Chyba to jest samiczka, więc nie ma za grubej nogi, damy radę jakoś. Udało się. Obrączka założona, ale bydlaczek już dość wielki, piękny. Widać ciemny siwek, to jak one wychodzą. Po bracie szaleńca razy wnuczka szaleńca, imbred, udało się zaobrączkować. To nie wszystko kłopotów. Tu dwa wnuki Van Luna i jednocześnie 901. Nie mają, gołe są. Jak będzie samczyk, to będzie problem.
samiczki. Trzeba je zaobrączkować. Tu drugi, też goły na razie. A są wnuki 901 i wnuki Van Luna. Matka to Imbret, Van Lun razy córka, a ojciec to 901 razy Stoll. W tym roku zaopatrzyłem się w obrączki i wszystko jest nowymi obrączkami obrączkowane, także nie starymi, bo też jedni hodowcy, no brakło w zeszłym roku mi obrączek, jak wielu hodowcom, więc musiałem mieć stare. W tym roku wszystkie młode na nowych obrączkach, także nie będzie kłopotu ze starymi. A i udało się, zaobrączkowany, obrączka na nodze już jest. Jeszcze jeden został. Teraz drugi. Powinno się udać. Wylosowany numerek 778. Zawsze jak potrzebujesz, to ci to piórko gdzieś ucieknie. O, udało się. Także zaobrączkowane. Takie już podrostki. Ja mówię, dzisiaj jeden młody hodowca zadzwonił, mi się przypomniało, że mam je do obrączkowania. Że zostawiłem sobie je na to przedwczoraj, kurczę, wczoraj zapomniałem. Ale na szczęście jeszcze się udało. Być może to będą samiczki, miały gruchołtrze nóżki. Jakby były samczyki, to już czasami się nie da, a tu akurat pięknie się młode chowają, szkoda by było. Od razu też zaobrączkuję te dwa młode, które są po starym 11-latku, który tam jest na aukcji. Serdecznie tam zapraszam do licytowania, bo warto. Zobaczcie, jakie piękne ma młode. Pięknie jeszcze wychowuje, także siły ma dość. Widać, że stary ma zdrowie. Także jak najbardziej polecam te młódki. Znaczy tych rodziców. Ja mam już dostatecznie dużo. Te młódki, jak urosną, też będą do nabycia. O, to jest córka brązowego medalisty w kategorii E i jednocześnie wnuczka złotego i wnuczka srebrnej. Także trzy olimpijczyki w kategorii E bezpośrednio, czyli dziadek tych młodych był brązowym medalistą, a dobrze mówię, tak, dziadek brązowym, a pradziadek i prababka złotym i srebrnym w kategorii E. Na dodatek na pokrewieństwo, bo ojciec jest znowu synem gołąbka, który w kategorii E za 2 lata miał 25 koeficjent z hakiem, jest z rodziny złotego medalisty w kategorii E. Także to, co na loty 500-700 km najlepszego, to jest w tej parze. Także te dwa młode pokazywałem tutaj, jak obrączkuję. Tutaj mamy syna gladiatora lub córkę. Czy to jest obrączkowane? A, jest na szczęście. To na szczęście jest zaobrączkowane. Tu dwa imbredy po drugiej parze nie zaobrączkowane. Zaraz je zaobrączkuję. A, bez obrączek, ale te są jeszcze w znośnym wieku. Także te damy radę. Imbredy na szaleńca, kolejne. No, poszło gładko. Jakaś ostrość uciekła. Nie wiem, co się włączyła za funkcja. Zaobrączkowane. Tu mam taki karnik zasypowy, więc jakby nie często tam zaglądam. Zaraz zobaczymy. Na szczęście jesteśmy uratowani. Mają obrączki, bo tego to piękne. Piękne samole. Tego to bym już nie zaobrączkował. Jeden na pewno ma obrączkę, a zaraz zobaczymy drugiego, bo to już na szczęście poobrączkowałem wcześniej. No i tutaj drugi. Piękne są. Więc to tak jakoś dziwnie. Noc już się zrobiła. Dziwnie to naświetla, dziwnie widać. Ale widać piękne młodziaki. No, misja zakończona sukcesem. A młódki te największe poobrączkowane. Może jeszcze są jeszcze do obrączkowania, bo tam polotowych. Rozkładam to wszystko kolejne. Także przy gołąbkach jest dużo pracy teraz w tym okresie, kiedy jesienne młódki trzeba obrączkować.
młode po wdowcach. Jest tej roboty trochę z tymi gołębiami, ale udało się wszystko szczęśliwie. Dziękuję za oglądanie filmiku. Dobry lot. Do usłyszenia na kolejnych moich filmikach. I tyle. Pozdrawiam serdecznie.